Cześć, tu Ania i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Dzisiaj film inny niż wszystkie. W założeniu będzie trwał 5 minut, a jak wyjdzie, to się okaże i będziecie mogli ocenić sami. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprosić Was na relację i spacer po plaży Portobello w Edynburgu. Jest to plaża, jedna z kilku plaż w Edynburgu, jedna z moich ulubionych, muszę przyznać, chociaż jeszcze na wielu nie byłam, ale jest to bardzo ogromna, długa, piaszczysta plaża, która jest idealna na spacery, czy jest to spacer z psem, czy jest to spacer z dzieckiem, czy jest to spacer ze znajomymi, czy jest to spacer samemu. Ja przez długi czas byłam fanem gór i jakby nie widziałam w ogóle sensu w plażach, w morzu, w oceanie już bardziej, bo tam się więcej dzieje, ale jakby jeżeli przyszłoby do takiego wyboru, jak czasami pytają, plaża czy morze, no to u mnie zawsze, nie plaża, woda, góry czy morze, to u mnie zawsze wygrywałyby góry. A od jakiegoś czasu, muszę przyznać, dzięki Filipowi zaczęłam bardziej przebywać na plaży, bardziej zaczęłam przebywać przy morzu, przy zatoce i zaczęłam doceniać też piękno właśnie spokoju wody i tego klimatu takiego nadmorskiego. Więc w dzisiejszym odcinku plaża Portobello, czasem zdarza nam się tam wychodzić na spacer i jest to naprawdę magiczne miejsce. Tak jak wspominałam, jest to plaża idealna do mnóstwa rzeczy. Bardzo dużo spotyka się tam ludzi z psami i to są od najmniejszych jakichś takich rattlerków do mega wielkich dogów, jest mnóstwo. I najlepsze to jest to, że te psy po prostu tam sobie biegają, one są tak wszystkie grzeczne i wychowane, że nawet ja, osoba, która panicznie boi się psów i różnych zwierząt, nie mam problemu z tym, żeby tam chodzić i czuć się rozluźnionym i po prostu napawać się widokami, napawać się świeżym powietrzem i jodem. Tak jak już wspomniałam, plaża jest ogromnie długa. Jest to plaża piaszczysta. Jest tam parę skałek na początku, czyli tak od strony jakby od strony schroniska, bo tam też jest tutejsze schronisko dla zwierząt, psów i kotów i nawet chyba innych zwierząt. Jest położone niedaleko tej plaży i od tamtej strony jest trochę kamieni, takich skałek różnych, ale w większości jest to plaża bardzo piaszczysta. W tym miejscu ma też ujście Water of Leaf, jednej z tych takich wód, rzek płynących przez Edynburg. Co możecie zobaczyć też na filmiku u Filipa, do którego Was serdecznie odsyłam. I jeżeli będziecie mieli ochotę dowiedzieć się więcej lub też usłyszeć inne spojrzenie na to, co fajnego jest w tym miejscu i co tam można robić, to zapraszam Was właśnie na ten filmik u Filipa na kanale. Z mojego punktu widzenia to ta plaża niesamowita. Ja tam teraz, jak już się nauczyłam doceniać wodę, nauczyłam się doceniać plażę, jest to jedno z moich ulubionych zdjęć do porannych spacerów, zwłaszcza spacerów na wschód słońca. Często jest tak, że się wybieramy i no niestety jak już dochodzimy tam, to już jest po, ale parę razy udało nam się naprawdę trafić na przepiękny wschód słońca. Zachód słońca chyba latem też tam jest ciekawy, chociaż nie jestem pewna, czy udało nam się jeszcze to uchwycić, ale zdecydowanie wschód słońca zaliczyliśmy parę razy i są to przepiękne widoki. Jak wiecie, każda pora roku zupełnie niesie inne położenie słońca względem obiektów na ziemi, także teraz jest w zupełnie innym miejscu to słońce. Akurat wstaje także za linią budynków, za linią miasta i jest to niesamowity widok. I ogólnie, w zależności też od kolorów nieba, od układu chmur, takie piękne widoki można tam zobaczyć, że ja jestem w stanie tam wracać cały czas. Jakbym mogła, to bym chodziła tam pewnie co tydzień, ale ze względu na to, że jestem śpiochem, no to nie zawsze chce mi się wstawać tak wcześnie. Ale polecam. Jeżeli ktoś z Was właśnie mieszka tu w okolicy, to pewnie słyszał o tej plaży. Jeżeli jeszcze nie byliście, to gorąco polecam.
Plaża naprawdę przepiękna, tak jak mówię, pełno piachu, pełno muszelek. Nie aż tak dużo muszelek jak tutaj na plaży w okolicach Kramont, ale są to też inne muszle. Tamte muszle przy Portobello są takie duże, wielkie. Nie wiem nawet skąd one się wzięły, ale są. Co jeszcze? Tak jak mówiłam, jest to plaża, ulubione miejsce spacerów. Właśnie mnóstwo ludzi tam jest, zwłaszcza w niedzielne, sobotnie poranki. Co często można też robić, to przejście na spacer i przez to, że jest tam dużo takich lokali gastronomicznych i też takich różnych jakby budek z jedzeniem, czy nawet takich minivanów z jedzeniem, to zawsze można tam coś znaleźć dla ciebie. Ciepłą kawę, ciepłą herbatę, jakąś przekąskę na szybko. Czyli jeżeli człowiek wyjdzie, trochę zmacnie przy tej typowej szkockiej pogodzie, przy wietrze, to zawsze jest możliwość tego, żeby jeszcze ten kawałek spaceru, tego wyjścia sobie umilić właśnie jakimś ciepłym napojem i czymś do zjedzenia. Nam zazwyczaj zdarza się tak, że jak wychodzimy tam, to jest to minimum około 2 godzin, więc po tych 2 godzinach chodzenia, oglądania, wdychania jodu zazwyczaj kończymy właśnie w jednej z takich restauracji. Chyba z tego co kojarzę, to mamy takie postanowienie, żeby za każdym razem próbować coś innego. Także próbowaliśmy już frytek, próbowaliśmy kalmarów, piliśmy herbaty, piliśmy gorącą czekoladę i tak po kolei próbujemy różne miejsca. I jest to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć fajnego o tej plaży? Oprócz tego, że można się tam wybrać na spacer, jest tam też dużo możliwości. Ludzie wychodzą uprawiać różne aktywności, czyli spotkacie ludzi, którzy nie tylko spacerują, ale także, którzy biegają po piasku. Możecie spotkać ludzi, którzy grają w siatkówkę, co ostatnio odkryłam, bo są tam miejsca, które należą do tutejszego edynburskiego Beach Volleyball Clubu i można je wynająć. I ostatnio właśnie była taka fajna, ciepła pogoda w zimie, że udało mi się zobaczyć, jak ludzie grają i było to naprawdę fajne. Poza tym jeszcze jest tam możliwość uprawiania różnych sportów wodnych. Nie widziałam, żeby ktoś tam pływał na kajcie, czyli w Filipa ulubionym sporcie. I nie wiem, czy to jest kwestia wiatrów, czy o co tam chodzi, to już trzeba się Filipa zapytać, ale widziałam ludzi w łódkach, widziałam ludzi na kajakach i widziałam też ludzi pływających na stand-up paddle, czyli na tych takich wielkich deskach z jednym wiosłem, którzy po prostu tam sobie pływają i nie wiem, odpoczywają na wodzie. Także myślę, że to jest też dość ciekawe miejsce właśnie na sporty wodne. I przede wszystkim to, czego tam jest naprawdę dużo, to mnóstwo jest ludzi, którzy w zimie chodzą na morsowanie. I zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku, naprawdę widziałam bardzo dużo ludzi, tak samo jak na Wordy Bay, który jest tam koło latarni, tak samo właśnie na Portobello Beach, nawet spotkałam moją nauczycielkę od fotografii, bo też należy ona do klubu morsów. I właśnie jest ich tam ogromnie dużo. Ja podziwiam z daleka, zupełnie nie wygląda to na jakąś taką zabawę dla mnie, ale podziwiam ludzi, którzy są w stanie właśnie w takiej zimnej wodzie wciąż się zanurzyć i czerpią z tego przyjemność. I właśnie Portobello, z tego co ja wiem, chociaż wiem niewiele, to jest takie dość klimatyczne miejsce. Ta moja nauczycielka właśnie mieszka tam. I tak jak w Polsce mamy ludzi, którzy te swoje miasta jakoś tam nazywają zdrobniale, czyli Warszawa, Warszawka, Wrocław, Wrocek i tak dalej, no to Portobello wśród lokalnych mieszkańców nazywa się w skrócie Porto. Czyli właśnie ludzie tam z Porto to są tacy bardzo specyficzni ludzie, to myślę, że to jest taka trochę kolebka artystyczna w pewnym sensie, tam jest dużo twórców takich rzeczy kreatywnych i bardzo to jest też fajne, bo właśnie są tacy, nie jest to takie za bardzo zapustoszone miejsce. Wiadomo, jak każda dzielnica ma swoje lepszych i gorszych mieszkańców i lepsze i gorsze strony, ale z tego co ja wiem, to Portobello jest właśnie o tyle fajne, że tam dużo ludzi mówi, że to jest jedna z lepszych części Edynburga do mieszkania, do zamieszkania i myślę, że ta plaża w Portobello ma w tym bardzo duży udział, dlaczego to miejsce jest takie fajne i takie klimatyczne.
Nie chcę, żeby ten odcinek był za duży, nie chcę też, żebyście patrzyli na mnie zamiast podziwiać widoki. Także na koniec odcinka wrzucę Wam parę ujęć, parę zdjęć z tego, z tych naszych spacerów tam. Jak mówię, więcej znajdziecie na kanale u Filipa też i on ma zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inne spostrzeżenia i opinie, ale zachęcam gorąco. I tyle na ten odcinek. Jak już obejrzycie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że uda mi się też nagrać Wam różne zdjęcia, przebitki i filmiki z tych innych miejsc tutaj, ponieważ Edynburg jest naprawdę piękny i tutejsze plaże są naprawdę cudowne i są, każda jest zupełnie inna. I tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem miłego oglądania. Cześć!